Witam, witam na kolejnym filmie. O zdrowie pytam. Dzisiaj ze mną Miki. Jestem i ja. Jest, powiedział ładnie, tu już o zdrowie pyta. U mnie Matko kiszonka tu Boska. przesypana ze silosu. Miki tam u kombajnu. Jedź tym ładą. Nowy kombajn, na ten już gotów bez sześci. Sprzedałem kawałek pola, tam kurniki się pobudowały. Tak dawno odcinka nie było, że widzicie, nowy płot u mnie się postawił, nawet dwa. Kurniki się wybudowały i w ogóle, a tak na serio to nowa wersja mapy. Zapraszam do pobierania na tym, jak to jest to. Miki, jak to się mówi na tym jakimś hubie, jak to było. Jak? Mod hub. A modhub, bo ja tu inaczej myślałem. Dobra. Na modhubie, no 5 gwiazdeczek możesz się zostawić. No, wydana. Warmińsko-mazurskie, chyba wersja finalna już. Bardzo fajnie tu wyszło, tam mi się płotek tam taki, nie? Dawno odcinka nie było, ale to spowodowane nie tylko szkołą, ale także tam Miki miał taki wyjaździk mały. Miał mały wyjaździk. Dzisiaj ja też miałem trochę taki wyjazd na pół dnia, ale już jestem, dzisiaj niedziela. Ten odcinek w poniedziałek musicie dostać, bo jak nie dostaniecie, to ja sobie po prostu tego nie wybaczę. No, potnę się łyżką. Jak widzicie, save ten sam prawie, że tam po prostu przeniosłem pliki i się zgadza wszystko. Pieniążki się zgadzają. No, ten kawałek pola, co tam, tak powiem, mi zabrali, to nie dawałem sobie pieniędzy za niego i tylko tangi. Niech tak Ej, będzie. to najwyżej to pole z tymi burakami, co jeszcze sobie weźmiesz. No dobra, no to Miki powiedział, że wezmę, to sobie wezmę. No bo to wiesz, żeby a chociaż było jakoś tak obszarowo, będzie to samo, nie? Które z burakami? No tutaj, co ja teraz muszę za mną. To 40. Aha, 93. No. No, Miki rzepak muci, ja jeszcze nie mam wymuconego, na razie pszenica, o zima poszła, co ja mówię, jaki jęczmień i owies. A ja soję wymuciłem, bo bardzo wcześnie ją zasiałem i... I wyschła szybko. No. No, ogólnie dzisiaj byłem na wyjeździe, to po nowe nabytki, no, oglądać. Nowe, stare. Nabytki, zabytki, o, tak powiem. No i kupiłem, no, zobaczycie może na vlogu na pewno zobaczycie któryś, jeden na pewno, bo drugi to wątpię. No i co tu powiedzieć jeszcze więcej? Łapkę w górę możesz zostawić, bo trochę na pewno aktywność spadnie, że jak pod tym filmem będzie 800 wyświetleń, to będzie bardzo dobrze. Bo nie wiem czemu, 4000 subów ponad, a tu takie wyświetlenia są trochę marne. I nie wiem czemu mam. Ej Miki, jak włączę shadery, nie? To mam więcej FPS-ów niż bez shaderów, nie? O matko, ej, a nagrywa się w ogóle? No, na pewno się nagrywa, bo on takie jakieś lagusy. Ta, nagrywa się 2 minuty. Lagusy, dzikusy, No nie wiem czemu siarararara. taki ścinki, ale ogólnie no reinstall farminga był, bo coś mi się zbagowało. No we wtorek już mieliśmy nagrywać na środę i ten 2 godziny spędziłem na reinstalowanie farminga, bo reinstalowałem parę razy, bo wbijam na save'a, tu czarne tekstury, coś, nie? Ale ogarnąłem, wywaliłem tam po prostu plik folder ze shaderami, czy jakoś tak, i działa, ale nie Ja tak shaderami. ogólnie to miałeś mi Jodira zaprowadzić na to pola, gdzie on jest. Na pszenicy. O Boż. No ja myślałem, że pszenica jest jeszcze. Ale dobra, ciul. Dobra, sobie zrobię jeszcze zdjęcie. Takie ładne, dobra. No, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Nowy kombajn do nas na wieś przyjechał jeszcze. No kurde, to już nie pamiętam co mówić, bo No. tak dawno filma nie było, że. No ostatni raz był w poniedziałek, a z farminga to był chyba w sobotę. Ej, a teraz deszcz pada, nie? A ten kombajn jest otwartym zbiornikiem. No, dokładnie. Patrzałem właśnie, nie? A kombajn z otwartym zbiornikiem deszcz pada, on na dworze stoi, no. A ten kombajn ma tydzień. No, nawet nie. Nawet nie. Chyba w środę czy w czwartek był. We wtorek chyba. We wtorek. No, widzicie, no we wtorek, a tu widzisz, co się dzieje z tym kombajnem, no ale ja tu nie będę mówił, bo. No, każdy dba jak może, no. Tak, dbasz, tak masz, nie? No, znaczy. Jakby to był mój kombajn, to na pewno by stał pod jakimś dachem, jakbym miał dach, nie? No, a jak nie byłoby dachu, to chociażbyś zamknął zbiornik i tak w miarę ustawił tam, gdzie tak nie pada mocno, nie? Też pod jakimś murem albo pod czymś. No. Może jakby mur się powalił na niego. Albo plandeką okrył. Nie no, jak na zimę to plandeką bym okrył, a tak to nie. No wiesz, ja bym chociaż header okrył, nie? Bo jak się header wytrze, to jednak ten...
No, i header do zboża też na dworze. Dobra, Miki, skończmy z tym tematem. No. Kurde, no tak dawno odcinka nie było, że nie pamiętam, o czym mówiłem, a o czym nie mówiłem. No, pada deszcz, kukurydzę wymłociłem, nie wiem, czy to mówiłem, ale pewnie tak. Ja też wymłociłem, jutro będę talerzował. No, jak do mnie pan przyjedzie na usłudze, ten pan, co Czyli tam... tak jakby dzisiaj, jak oglądacie. No, ten pan, co u niego nagrywam, ten pan, co ma Dojcza, John Deere'a, 60, Mytyzyta, no, to ten pan przyjedzie do mnie talerzowa najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej będzie to jutro, ale zobaczymy, jak u niego z czasem. No i potem Jak John... nie, to Gienek przyjedzie. O Boże. Potem jeleń do mnie wpada z Kvernelandem zaorać. No, Tak. wiadomka. Się nagrywać u mnie raczej nie będę, bo talerzowanie to tam pójdzie szybko, godzinka i nie ma, nie? A ten... A Orcha to tam pójdzie trochę dłużej, ale może nagram taki ten, jakby film z przygot... taki całoroczny, że przygotowanie pod pszenicę Julius. Nie? A. No to się... Dobrze, że popadało, bo tak to bym kukurydzę siał, a tak to się pszenicę. Bo jakby nie popadało, no to wiesz, nie? Długo. No bo może już się w sobotę by się może już siało, czy coś takiego. No zobaczymy. Jest czas. Do połowy października masz czas. No wiem, a niektórzy już siali tydzień temu tam kula i w ogóle na YouTubie widziałem, a u nas... Niektórzy, ale ci się, jak się ktoś, człowiek cieszy, to się diabeł cieszy. No, co prawda, to prawda, nie? Ale u nas na wsi jeszcze żadnego siewnika nie widziałem na ulicy. Jedynie co tam do poplonów, ale to w Ja sierpniu było. widziałem już, jak na Ludwinie siali. Aha, a kiedy tam byłeś? W niedzielę. No, my to z Mikiem, no kurde, praktycznie gadamy... O Jezu. Gadamy ze No tak sobą... troszeczkę. Mało gadamy, no bo wiecie, też inaczej, bo... Bo inna szkoła to po pierwsze, po drugie, wiadomo, ja trzecia gimnazjum to trochę obowiązków jest, to inaczej niż drugie gimnazjum. Miki pierwsza technikum to też inaczej niż w trzeciej gimnazjum. Nie, całkiem inaczej. Wiadomo, na razie nie ma jeszcze zbytnio zapierdzielu, tak delikatnie mówiąc, w tej szkole. Jest, bo jutro mam przekartkówki, ja do szkoły nie idę. O, serio? A. O, to przyjdziesz do mnie i wyrenderujesz film. Nie, bo na 9 już muszę wyjechać z domu. A, bo Miki jutro idzie na prawko ogólnie. No to... Mogłeś nie mówić. O Boże. Trzymajcie kciuki. No. Albo piszcie w komentarzu, czy Miki zdał. Ta. Pytajcie się. Jak ktoś doszło do tego momentu ogólnie... Ja pierdzielę. Bo tak na analityce jak patrzałem, to... Przez ten czas, co nie było nagrywane, to masakra. O, to ten. To zróbcie hashtag prawko, jak oglądacie do tego momentu. No, tam niby jest 8 minuta, więc będzie trochę spamik. Mam nadzieję, To bynajmniej. dobrze. Mam nadzieję, bynajmniej. Czekaj, no. O, dobra, tę szóstkę tu ustawimy, ale powiedz, po co ty tą tę szóstkę odstawiasz? Przecież tam nie będziesz jakimś... A ja będę Ursusem niezbiłą, powiem. Ach, polska moc. Matko i córko. Polska moc. No, nie będę nawet gry ściszał, żebyście posłuchali tego dźwięku silnika. O, tam facet... Kurwa, lepciu. Boże, poszedł pod tymi kołami. Dobrze, przed niego napędu nie mam, bo by się wkręcił w wał. Dobra. Jak widzicie, Fendik sobie stoi w połowie pod wiatą, ponieważ nie chciało mi się wózka odpinać. A i tak na razie nie padało. A tak jest wjechany, bo żeby po prostu nie przeszkadzał. Bo stodole co chwilę coś się dzieje. I po prostu... No w zimę Co nawet... chwilę to się dzieje, wicher nam wieje. No, póki tych przyczep nie ma w stodole, to... póki nie ma tych przyczep w stodole, to staram się jak najwięcej tam porobić teraz, niż potem na przykład zimą czy jesienią wyjeżdżać tymi przyczepami znowu. A co prawda będziemy pewnie wyjeżdżamy, jak będzie cena, bo pszenicy mam nakoszone chyba około 50 ton. O, I... ja będę miał ponad 100 na Ceny pewno. w skupie na razie nie ma. O Boże, ja mam... A nie, opuściłem ją teraz chyba, tą wrzącarkę przez przypadek. No, odpalimy sobie wałeczek. Skręcimy O kołami. kurde. Co? Tak. Czekaj, no jest ładny tu do cyknięcia wodki. O, tam domofon na pełnej. Dobra, Ditti ditti. wyłączymy sosiederki, żebyście mieli po prostu pilniejszą gierkę. Znaczy gierkę, film. No.
I dlatego, że była taka przerwa w aktywności, to jeszcze raz proszę was o tą łapeczkę, bo to A co ty motywuje. ogólnie robisz? Przeciągnął sam. A. Siano kosy na pył, no i drugi pokos. Dopiero. Wiem, że kosi jakieś zboże albo coś. Nie no, ten mam w planie jechać dzisiaj jeszcze na pszenicę i potem nagrać prasowanie słomy, ale to zobaczę. Ogólnie też na serii będzie niezła niespodzianka. A i jeszcze ten, zapomniałem w początku odcinka powiedzieć. Jak dobijecie 90 łapek, od razu wlatuję do was kolejny odcinek. No. Czyli to byśmy musieli nagrać. Spokojnie, Michi, ja mam plan. O 90 łapek, od razu dostajecie kolejny odcinek z warmińsko-mazurskiego. I ten. Dobra, na razie, rzecz pompa. Siostra to wbiła na pełnej. O, Tak, EG. dokładnie. EG, ja podnoszę tą zgrabiarkę, nie? Znaczy, przyrząsarkę, nie? I ona przy 80 jest tak, jakby opuszczona. Aha, a bo to się pewnie zbugowało. Znaczy, nie, że ten, tylko po prostu wyżej nie chcę podnieść. A. To jest tam mikrofon ci Miki ogólnie szelesz. Ta, to pewnie telefon. No weź go tam przez okno wypierdziel. No. Nie, bo deszcz pada i zamoknie. Także jak już rzuliłem o łapki, to jeszcze raz pożurę. Dajcie łapeczkę w górę, bo to motywuje. Subika też możecie zostawić, bo no po prostu I statystyki tak. stosowny komentarz. No, telefon Miki wywal, bo teraz to jest masakra. Przypniemy serduszko. O Boże. A co? No, raz zobaczymy, no, jakieś fajne komentarze ktoś tam napisze, to wiadomo, może na serduszko liczyć. I też możecie napisać, czy byście chcieli w następny weekend jakiegoś live'a. Następny weekend, czyli chyba ostatni weekend września to już będzie. Tak, No tak. zgadza się dokładnie. Ostatnie dni września. No, akurat niedziela handlowa i w ogóle, no to możecie napisać, czy chcecie jakiegoś live'a. Bo po prostu, żeby tutaj tak jakby znowu wcielić w życie ten kanał, no bo no to A nie. dzisiaj była niehandlowa, a chciałem sobie kupić chipsy. To do mnie, znaczy do sklepu tego w Pleszewie, co jest zawsze otwarty, mogę jechać. No mogę, ale taki kawał drogi. No. No możecie napisać, bo żeby tak ożywić kanał, bo to Ty, nie był. ale oni dowozy mają, nie? No mają. Bo to nie była taka typowa przerwa z YouTube'a, tylko po prostu przerwa spowodowana szkołą i w ogóle takimi rzeczami. No, coś dziwnie się podnosi ten sprzęt. Hydraulika, słabo oleju, mało Nie nalałeś, no, czy jak co? wyżej bym wyżej nie pójdzie, bo cięgna są już na maksa do góry, tylko po prostu jest ten. Bym musiał śrubę skręcić na krótszą. No to kręć tam, a nie gadasz głupoty. Po prostu jest tak, takie długie ma te od przewracania te takie też pigułce jakby. Mówiłem to 15 minuta jakoś już jest. Coś takiego. No, odcinka za długiego nie będziemy robić. Żeby nam się po prostu nie znudziło. A następnym odcinku już myślę, że będzie dosyć fajna akcja. Już na dniach powinna być dosyć fajna akcja. Związana z moim sąsiadem. Z drugiego końca Tak? wsi. No. To ja jeszcze o niczym nie wiem. Raczej tak, i jeszcze fajniejsza niespodzianka tu na filmie będzie. O, to też nie wiem. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na prace pożniwne będzie niespodzianka. O Nawet kurczę. może dwie, zobaczymy. A, to już chyba wiem, o co chodzi. No, a z sąsiadem to jeszcze zobaczycie, bo te kurniki po prostu co wybudowali, zbankrutowały już. No. A. I Miki, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale Miki się przymierza do ich kupna. Tak, No, troszeczkę. od banku i no. No po prostu dla mnie to jest nielogiczne, bo pola ja im jakoś drogo nie sprzedawałem, bo tam za dobre klasy ziemi to nie ma. Drogo im nie sprzedawałem tej ziemi, to po pierwsze, nie wiem, czy oni jakieś drogie materiały czy coś, czy tam jakieś sita są w środku i dlatego tak drogo to wyszło. Czy normalna jest podłoga, że tak powiem. Nie wiem, jak to się mogło stać, że oni już zbankrutowali, jak. Bo nie mieli za co po prostu kur kupić, a przychodziły ten. Przychodziła rata i ten. Tylko jeden kurnik. Jeden kurnik mieli i. Nie wiem, co jest obecnie z tymi kurami. Czy sprzedali, znaczy kurami to są maluszki. Czy sprzedali je, czy ich nie sprzedali, czy. Maluszki, czyli kurczaki. No, kurczaki, bo nie mogłem znaleźć słowa. Dziękuję Mikołaju.
Spoko, do usług. Czy je sprzedali, czy powyzdychały, czy... Faktura czy Paragon? Paragon. Spoko. Albo wydaj na fakturę. Tylko NIP-u nie No, pamiętam. sobie ciągniesz na modki tu. No. Nie wiem co z tymi budynkami, bo tych ludziów Ja mamy też wam. nie dopytywałem się, mnie to nie interesuje, jak będzie ten. Będzie licytacja, to się zgłaszam. No, Miki może kupi. No, bo raty. Trafi się głupi, co kupi, tak? No, Mikołaj. O Dobra, kurczę. ludzie. Odcineczek już ma coś koło 15 minut. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki, to trochę z sianokosów, no trochę na spontanie ta akcja wyszła, bo miała być co innego, ale przez to, że nowy save, no po prostu tej akcji nie było. No i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie, cześć. Cześć.